Główny schemat naszego arkusza liczącego koszty remontu już stworzyliśmy. Możemy teraz sformatować komórki w taki sposób, by zwiększyć czytelność prezentowanych danych. Zaznaczmy komórki od A5 do E5. Klikamy na przyciski Pogrubienie oraz Wyrównanie do środka w poziomie. Zaznaczamy teraz komórki porządkowe od A6 do A25 i wykonujemy te same operacje. Pogrubianie oraz centrowanie. Zaznaczamy teraz całą zawartość głównej części tabeli. Zaznaczanie zacznę od komórki A1. Aktywuję tą komórkę, naciskam, trzymam wciśnięty lewy przycisk myszy, następnie przeciągam kursor, jednocześnie zaznaczając kolejne komórki. Przeciągnę kursor do komórki E25, następnie zwalniamy lewy przycisk myszy. Zawartość głównej części tabeli sformatujemy, korzystając z galerii stylów tabeli. Klikamy w kartę Narzędzia główne, następnie w grupie Style klikamy w polecenie Formatuj jako tabelę. Wskazujemy wybrany styl, ja na przykład wskażę taki styl i naciskamy raz lewy przycisk myszy, aby zatwierdzić. Wyświetliło się okno dialogowe, upewniamy się, że zaznaczona jest opcja Moja tabela ma nagłówki. Jeśli byłaby odznaczona, trzeba by kliknąć w ten kwadracik, wskazując go i naciskając raz lewy przycisk myszy. Klikamy w przycisk OK. Wygląd komórek tabeli zostaje zmodyfikowany zgodnie z wybranym stylem. Do celów statystycznych może nam się przydać informacja, jak przekładają się koszty na metr kwadratowy powierzchni mieszkania. Przeczytajmy oraz dowiedzmy się, jak to obliczyć. Klikamy w komórce C29. Wprowadzamy tekst. Następnie klikamy w komórce C30, wprowadzamy kolejny tekst. W polu E29 wpisujemy powierzchnię naszego mieszkania. Po czym klikamy w komórkę E30. Zaczynamy tworzenie formuły. Wpisujemy znak równości. Klikamy w komórkę E27. Wpisujemy znak dzielenia, czyli ukośną kreskę, która znajduje się obok klawisza Shift, bądź też na klawiaturze numerycznej po prawej stronie. I klikamy w komórkę E29. Na pasku formuły widzimy symboliczny zapis działania. Akceptujemy wprowadzone działanie matematyczne. W tym celu możemy kliknąć na przycisk o nazwie Wpis, bądź też nacisnąć klawisz Enter, co spowoduje to samo działanie. Program wyświetla planowany koszt remontu w przeliczeniu na metr kwadratowy mieszkania. Wartość wyświetlana jest bez zaokrąglenia. Zmieńmy to. Zaznaczmy komórkę E30. Następnie klikamy w kartę Narzędzia główne,
Kolejny w grupie liczba klikamy w przycisk o nazwie zmniejsz dziesiętny. Klikamy w przycisk tyle razy, aż wartość będzie miała jedynie dwa miejsca po przecinku. Pora zweryfikować, czy wszystkie formuły działają prawidłowo. W tym celu uzupełnimy tabelę informacjami o planowanych zakupach związanych z remontem mieszkania. W pola od B6 do B11 wpisujemy informacje o przedmiocie zakupu. Uzupełniamy kolejno pola. Zaznaczę teraz zakres komórek od B6 do B11. Następnie wyśrodkuję tekst w komórkach. Uzupełnię teraz kolejne komórki. Zaznaczę teraz komórki od C6 do E11, następnie w grupie liczba zwiększę dziesiętne do 2 miejsc po przecinku. Zauważmy, że program automatycznie i na bieżąco aktualizuje wartość pozostałej do wykorzystania kwoty. Prawidłowo sumuje także wartość planowanych zakupów i przelicza koszt remontu 1 m2 mieszkania.